W tym roku skleiłem już drugą lokomotywę. Pierwszym sklejałem w zeszłym miesiącu Gagarina Zetkowego, a dzisiaj skończyłem kleić Janinę z GPM-u ST44. Ten pierwszy wyszedł tak, już go pokazywałem. Napęd jest gumkowca Nohaba, musiałem go skrócić. Silnik mi musiałem dokupić, żeby go naprawić, bo jeden silnik się rozleciał. To kolega Daniel mi to ten silnik zamontował i wymyślił ten bak na paliwo i gumkowiec co jeździ. A tak wygląda ST44 311D05 Janina, model kartonowy. Użyłem podwozia Mechano MDZ40 amerykańca, też musiał być skracany. Kolega Daniel mi go skrócił, ten bak na paliwo też sam zrobił, wymyślił taki obciążnik to jest. Ja dlatego nie daję żadnego wnętrza, bo tutaj jest taka duża nakrętka. I nakrętka jest wypchana ołowiem z firanki, z takich sznurków. Tak samo tu jest nakrętka wypchana ołowiem. Duża nakrętka, to po co mam widać przez szybę nakrętki, nie? Dlatego daję. Opicieraczki są robione z nitki, normalnej nitki, czarnej nitki. A balustradę dałem z amerykańca MDZ40, dlatego że taką cienką balustradę nawet bym nie wyciął. To się nie będę pierdzielił, tylko mówię, dam sobie balustradę od amerykańca. Też został skrócony wszystko. Zderzaki też mi kolega Daniel zrobił do niego. Bufory. Bufory mi zrobił. Także dzisiaj go skończyłem kleić. No. Także tak wygląda kartonowy ST44, model kartonowy. Także tutaj, tam mam układ Nohaba, tu Mechano MDZ40, ale jest na chodzie. Jedyna jest taka wada, że jak silnik mi nawali, no to będzie już tak ostateczny, bo wiadomo, że już go nie rozkleję, nie rozbiorę, nie? Ale póki będzie na chodzie, będzie jeździł. Że tak wygląda sklejony. Dzisiaj kończyłem go kleić. 3 dni go robiłem. Miał dużo małych części do sklejenia. Pełno. Jest. I mam 2 modele sklejone w tym roku. Oba kartonowe. Oba wersji jeżdżącej. I wszędzie żom niczego nie robił. Tu znowu też nie dawałem wnętrza, bo tu jest taki duży balast między oboma wózkami. Tak samo tutaj jest balast dany. Taka duża ołów, firanka z ołowiu. Firanka ołów, taki w środku firance jest taki nitce. I to jest położone na całej długości ten ołów. I tak wygląda ta maszyna jeżdżąca. Z silnikiem. Ładnie mechano. No musiał być skracany, wiadomo. Całe podwozie skracane, klejone i wał był skracany. I też był montowany, zmieniany. To już robił kolega Daniel. A ja tylko sobie oklejałem wszystko.